Tak, tak. Mhm. To mam wypisane cytaty, to tak pokrótce tylko powiemy, ale kim był zabójca Pawła Adamowicza, proszę Państwa? To nie był polityk, to nie był prawicowiec, to nie był narodowiec, tylko tutaj mamy artykuł WP.pl. Proszę Państwa, Stefan W., który śmiertelnie ugodził nożem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, był leczony psychiatrycznie w poradni zdrowia psychicznego. Miał rozpoznaną schizofrenię paranoidalną i przyjmował lekarstwa, które jakiś czas temu odstawił. No właśnie, podczas, tutaj to jest też bardzo ciekawe, oczywiście skazany wcześniej na karę więzienia za czterokrotną napaść na banki z bronią w ręku. Miał wtedy 22 lata. Jak wynika z akt poprzedniej sprawy, podejrzany posiada wykształcenie podstawowe, nie ma żadnego wyuczonego zawodu. Przez większość swojego życia utrzymywał się z pieniędzy matki i wsparciu. To są takie, powiedzmy, szczegóły, ale też dają jakiś profil osobowościowy tego człowieka. Być może to był po prostu jakiś sfrustrowany wariat. No z tego, wszystko co wiemy z mainstreamowych mediów, to napadał na banki. On tam siedział bodajże 5 lat.